Jakie tu jest faworyzowanie amerykańskiego czołgu? Ja pierniczę. Jeszcze pewno szrapnelem tym strzeliłeś. Nie wiem, czy tu ładują. Bo Stewart jako jeden z niewielu czołgów miał ten. Oprócz odłamkowej i przeciwpancernej to jeszcze mógł tymi szrapnelami strzelać. Nie wierzę. No tak, takimi strzelał jak... Czy poprawnie nie jakieś szrapnelami, tylko bardziej kartaczami, no bo już lufy wylatywało, to nie wybuchało. Tak shotgun. No jak kartacz, że tak powiem. Tak. Albo jak z garłacza strzelać. Dobry sprzęt. Wiesz co to jest garłacz? Taka... broń palna. Nie, amunicja, rodzaj amunicji. Nie, garłacz to jest broń. To kartacz sumie, jest... Ale w sumie rodzaj też amunicji jest garłacz. Pierwsze słyszę, no, kartacz do armaty. No, masz garłacze, garłacze, kartacze, kule zwykłe. Pierwsze słyszę. A czym się niby różni garłacz, pocisk od kartacza? No, kartacze to były te, na załogę. To były te, kilka tych kul połączone łańcuchami, a garłacz... Nie, kartacz to była po prostu napchane na przykład kulki i strzelało. Na przykład z XIX-wiecznych działów, gdzie się strzeli kartaczem, czyli napychali jakby ten luf tymi kulami od muszkietów i odpalali, po prostu już to siekło tak we wszystkie strony, gdzie strzelało zwarte linie piechoty. Możliwe, ja piechociarz nie dyskutuję z historykiem. No to mówię na piechocie, a taka kula łańcuchowa to chyba raczej w marynarce miała zastosowanie, nie? Żeby połamać żagle. Nie no mówię, ja nie historyk, ja piechociarz, więc nie dyskutuję o marianistyce. Ja tam nie mam papierów. Ja mówię o lądzie tak poza tym. Ja pierniczę, zawsze ten pocisk leci wcześniej. Kurde, ja tam pecha. No i Vickers kurde przeżył w pronto specjalnie jak pocisku. No, taki był to z niego as. Tego. Mój dziadek umarł na pewno. A którego kraju? No polskiego. No i nie pozwolili mu na to i... został pijakiem. Ojejku. Aż po Ural, za Uralem będą Chiny, was nie będzie skurwysyny. No tam... A Ignacy, powiem ci dobrą zagadkę. Nie mam Ignacy, słuchaj. Słuchaj. Na której granicy... będzie kurze jajko? Na polskiej czy na francuskiej? No, nie mam pojęcia, na której. Od kiedy Polska graniczy z Francją? Ha, 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 dobry żart. Nie, to jest sapiec pojechany. Na środek. Pomiędzy okopy. Jeden. Czysto masz. Pressing fire! Gameplaya nagrywaj. Dawaj, to zbita. O, pamiętacie ten filmik, co dałem z tą ruską imprezą? Muzyczkę z tego puścić. Bo nie jest najgorsze. Ale kurde, jakieś pijaki poobijane. Dresiarze. Pobór, kiedyś sapiensowi wysłałem, jak zrobić mikrofon za 2 złote. Może ci się to przydać. No właśnie, jaskier. Jaskier. Fuu, jaskier. Mają podobne głosy. Tam Pacific Fighters, czy ten Asy, czy tam 46, no to jest taki DLC, no tylko samodzielna gra. Tak. Ja a znacie jacyś fani tego? Warcrafta? U aliantów tam przy Darkest Towerze? Redorchestra.pl, Darkest Tower. O, Ignac poszedł na emigrację. Już znalazłem. Ale co odpierdzielasz? Miałeś też na KF-a iść. Nie grasz ani w Mare, ani w KF-a. No to co ty odpierdzielasz? No to gramy w Mare, to coś załatwi. Co tam jest? Pan gra, to jest ten. Bardzo taki normalny serwer.